Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Ważne pytanie. Zrozumieliście to wszystko? Ważne jest, żeby się zastanowić, zatrzymać nad Słowem Bożym, żeby doszło do nas zrozumienie. Bo wiele rzeczy wiemy, ale coś jeszcze innego jest niż wiedzieć, słyszeć, ale jeszcze to rozumieć. A ze zrozumieniem jeszcze jest coś takiego, że oprócz zrozumienia powinno być jeszcze wcielenie tego, co zrozumiałem. Słowo Boże ma to do siebie, że ono potrzebuje czasu, aby nas przemieniać. Dlatego ważne jest w tym świętym czasie, żeby się zastanowić, zatrzymać i usłyszeć to pytanie: czy to, co mówię do Ciebie w tym Słowie, rozumiesz? Czy ja rozumiem, że jest niebezpieczeństwo potępienia? Czy ja rozumiem, że istnieje piekło, że jest niebo i piekło, ale też właśnie sąd ostateczny? Przyjdą żeńcy, aniołowie i nastąpi żniwo. Chwast będzie wrzucony do ognia. Niedobre rymy po połowie, po tym jak sieć zostanie wyciągnięta, nastąpi oddzielenie. Pan Jezus mówi wyraźnie: istnieje piekło. Żyjemy w czasach, kiedy o tej prawdzie często się zapomina albo ją się jakoś bagatelizuje. Są tacy teologowie, którzy twierdzą, że piekło owszem jest, ale jest puste, ponieważ Pan Bóg jest tak miłosierny, że nie pozwoliłby matce cierpieć z tego powodu, że ona byłaby w niebie, a na przykład syn byłby w piekle. W związku z tym piekła może nie tyle nie ma, co w tym piekle jest pusto. A więc nie ma chwastu i nie ma złych ryb. Moi drodzy, wielu zastanawiało się, dlaczego na świecie jest tyle zła, tylu złych ludzi, dlaczego Pan Bóg nie interweniuje, dlaczego Pan Bóg nie przychodzi ze swoją sprawiedliwością, ze swoją pomocą, pozwala innym cierpieć z tego powodu, że są źli ludzie. Dzisiaj widzimy, oprócz przypowieści o chwaście, który zagłuszał dobre zboże, także, że istnieją też złe ryby. Ryby, które przeszkadzają żyć tym dobrym rybom, a jednocześnie Pan Bóg na to pozwala. Pozwala dlatego, że przyjdzie czas sądu ostatecznego. I ci, którzy pod wpływem też istnienia zła na świecie nie dali się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężali, stali się jeszcze bardziej godni nagrody wiecznej w niebie. Dlatego, że ich to więcej kosztowało. Dopiero w sytuacjach krytycznych, granicznych, trudnych okazuje się, kim tak naprawdę jesteśmy. Kiedy święty Maksymilian Maria Kolbe przybył do Auschwitz, wielu pytało: gdzie jest Pan Bóg? Gdzie jest Pan Bóg w tym całym nieszczęściu, tym złu, które tutaj doświadczamy? Natomiast święty Maksymilian napisał do swojej mamy: mamo, jest mi tutaj dobrze, bo jest ze mną Jezus. Gdzie był Pan Bóg? Tam, gdzie był zapraszany. Ci, którzy go zapraszali, przyjmowali jego moc. Dlatego Maksymilian Maria Kolbe poprosił o zamianę, że on chciał umrzeć za nieznanego sobie mężczyznę, który miał żonę, dzieci. On mówi: ja nie mam żony, nie mam dzieci, ja chcę oddać życie. Skąd miał tę moc? Bo był z nim Jezus Chrystus, bo z Jezusem Chrystusem był zjednoczony.
I w momencie tego przejścia, tych żniw, tego połowu ryb, okazał się dobrą rybą. Ale rozejrzyjmy się dookoła. Dzisiaj jest 1 sierpnia, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy nie ma zła? Już w pierwszych dniach wojny, tego Powstania Warszawskiego, na Woli 50 tysięcy mieszkańców Woli zostało wymordowanych. Było to ludobójstwo. Dzieci, kobiety, chorzy ze szpitali byli rozstrzeliwani, mordowani. Dowódca wojsk niemieckich Hans Reinefart nie został nigdy rozliczony z tego, co uczynił, dowodząc wojskami niemieckimi na Woli. W 1951 roku nawet został burmistrzem miasta Westland i do końca swojego życia w pięknej willi sobie mieszkał. Dzisiaj ktoś może powiedzieć, no gdzie Pan Bóg? Gdzie jest Pan Bóg, że tyle zła się dzieje? Dzisiaj mamy tę rocznicę wybuchu, powstania jako wybuchu pewnego niezadowolenia, ale też sprzeciwu wobec tego zła, które się działo dookoła. Polacy mieli już dosyć tej okupacji, ale wiedzieli, że zbliża się druga okupacja. Chcieli uniknąć drugiej okupacji. Chcieli się przeciwstawić i Niemcom, i Sowietom. Pamiętali 1920 rok, że nad Wisłą zdarzył się cud i chcieli jeszcze raz powtórzyć, być wolnymi. Ale to powstanie pociągnęło za sobą ogromne straty. Jednak dzisiaj mogą ci powstańcy dalej pytać nas, czy to dziedzictwo, ta chęć obrony godności osoby ludzkiej w nas jest. Czy rzeczywiście chcemy się bronić przed zniewoleniem, przed nowym marksizmem w wydaniu tęczowym, w wydaniu LGBT. Dzisiaj mamy przykłady ataków na księży, na świętość, na symbole religijne, na to, co jest prawdziwe, na nauczanie Kościoła. Zamyka się kanały na YouTubie za to, że przedstawia się nauczanie Kościoła na temat LGBT. To jest znak naszych czasów. Powstańcy warszawscy chcą, abyśmy powstali, żebyśmy nie spali, żebyśmy się przebudzili, bo nas znowu zniewolą. Przyjdzie nowa niewola marksistowska, tylko pod sztandarem tęczowym, jeżeli się nie przebudzimy. Dzisiaj w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w pewnym sensie mamy imieniny. Dlaczego? Dlatego, że 14 września 1947 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się i został ochrzczony w kościele świętych Piotra i Pawła i przyjął imię Alfons na cześć dzisiejszego patrona, Alfonsa Marii Liguoriego, założyciela redemptorystów, tego, który ewangelizował biednych, ubogich, zaniedbanych, ludzi, którzy w górach mało nie słyszeli w ogóle prawie o Panu Bogu. Dla młodzieży grał na gitarze, przyciągał do Pana Jezusa mnóstwo pracy. Jego zakon, kiedy pracował we Francji, znaczy kiedy zakonnicy dotarli do Francji, to na przykład zewangelizowali przez misje ludowe całą krainę Wandei. I kiedy przyszła rewolucja francuska, ateistyczna, oni nie zgodzili się na to, żeby żyć jak zwierzęta, bez Boga, wbrew Bogu. Więc podjęli powstanie. Podobne powstanie, co tutaj do powstania warszawskiego. Toczyli nierówną walkę ze swoim okupantem i zostali wymordowani. To było pierwsze ludobójstwo w skali ludzkości, Wandea. I dzisiaj, kiedy wspominamy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie tu Warszawa po tym powstaniu została zrównana z ziemią, również rodzi się w naszym sercu pytanie, jak my na nowo przejmujemy to dziedzictwo, czy dalej pozwalamy, aby ruchy związane ze zniewoleniem mentalnym, ze zniewoleniem no właśnie umysłu, serca, gdzie tak naprawdę ludzie chcą dostosować społeczeństwo
do swojego grzechu. Odrzucają Boga, odrzucają Kościół ze względu na to, że Bóg i Kościół mówią o tym, że jest niebezpieczeństwo piekła, że trzeba się ratować. A oni chcą iść do piekła, chcą ogłaszać, że Boga nie ma, że piekła nie ma. Hulaj dusza, piekła nie ma. Dlatego też my, jako ludzie wierzący, należący do Chrystusa, nie możemy na to biernie patrzeć, bo milczenie, bierność jest grzechem zaniedbania. Cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście nie uczynili. Dlatego nam na nowo trzeba wołać, ostrzegać, aby ludzie się budzili, bo inaczej grozi im wieczne potępienie, bo inaczej na końcu czasów będzie właśnie żniwo i będzie spichlerz i piec rozpalony, będzie płacz i zgrzytanie zębów dla tych, którzy nie poszli drogą właśnie życia dobrego, życia według zasad, które Pan Bóg nam pokazuje. Moi drodzy, czas sierpnia to jest czas właśnie też takiego zmagania o wolność wewnętrzną. Wielu podejmuje praktyki ascetyczne, podpisują też krucjaty trzeźwościowe, jest to miesiąc trzeźwości. Również to jest czas pielgrzymek, wędrowania, pokutowania. Jeżeli okaże się, że w tym miesiącu będzie mniej rozważań niż zwykle, nie będzie codziennych, to proszę mi wybaczyć, ale to jest też czas, żebym się trochę zatrzymał, pobył bardziej w ciszy z Panem Bogiem niż na zewnątrz. Dlatego też być może będę coś wrzucał, gdzie będę, w którym miejscu, ale może tak się okazać, że nie będzie żadnego rozważania. Moi drodzy, duchowo bądźmy razem, wspierajmy się modlitwą. Wszystkich Was, kochani, otaczam też modlitwą, włączam Was do modlitw, wszystkie Wasze intencje. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Niech dzisiejszy patron i ci wszyscy, którzy oddali życie za ojczyznę, wspierają nas w tej walce o życie wieczne, aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężyć. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison. 1 sierpnia wspominamy świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Alfons Maria urodził się 27 września 1696 roku w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec marzył dla niego o karierze urzędniczej. W rodzinnym pałacu Alfons miał doskonałych nauczycieli. Wykazywał także od dzieciństwa niezwykłą pilność do nauki i duże zdolności. Gdy ukończył szkołę podstawową, został wysłany na studia prawnicze na Uniwersytet w Neapolu. Miał wtedy zaledwie 12 lat. W 17 roku życia był już doktorem obojga praw. Ojciec planował Alfonsowi odpowiednie małżeństwo. Wybrał mu nawet córkę księcia, Teresinę. Ta jednak wstąpiła do zakonu i niebawem zmarła. Alfons po kilku latach praktyki adwokackiej, zniechęcony przekupstwem w sądownictwie ku niezadowoleniu ojca, postanowił spełnić swoje marzenia. Przed obrazem Matki Bożej w Porta Alba złożył swoją szpadę i rozpoczął studia teologiczne. Po 4 latach studiów Alfons przyjął święcenia kapłańskie, a było to w roku 1727. Miał wówczas 31 lat. Pragnąc życia doskonalszego, marzył o zakonie. Zamierzał najpierw wstąpić do Teatynów, potem do Filipinów albo do jakiejś kongregacji misyjnej. Nie mógł się jednak zdecydować. Z zapałem oddał się więc pracy apostolskiej wśród młodzieży rolniczej i rzemieślniczej. Gromadząc ją w dni wolne od pracy, grał z nimi na gitarze, śpiewał ułożone przez siebie pieśni, uczył prawd wiary. Zasłynął też jako doskonały kaznodzieja. Po 3 latach nadludzkiej pracy musiał udać się na wypoczynek do Amalfi. Nie przestał tam jednak pracować.
Zetknął się z rodziną sióstr nawiedzenia, zajął się nimi i przekształcił je na kongregację Zbawiciela. Był to młody zakon kontemplacyjny. W przyszłości będzie on stanowił żeńską gałąź redemptorystów. Alfons zauważył, że tamtejsi górale nie mają dostatecznej opieki duszpasterskiej. Dojrzała więc w nim myśl utworzenia zgromadzenia męskiego, które oddałoby się pracy wśród najbardziej opuszczonych oraz zaniedbanych. Tak powstało dzieło Najświętszego Odkupiciela, redemptorystów. Był to rok 1732. Na zatwierdzenie reguły nowej rodziny zakonnej Alfons nie czekał długo. Zatwierdził ją niebawem papież Benedykt XIV w roku 1749. W roku 1762 papież Klemens XIII mianował Alfonsa biskupem. Alfons miał już wtedy 66 lat. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w kościele udał się do Rzymu, by przedstawić się papieżowi. Z Rzymu podążył do Loreto, by w tym sanktuarium uprosić dla siebie błogosławieństwo u Matki Bożej. Pomimo wieku z młodzieńczym zapałem zabrał się do pracy. Wizytował, przemawiał, spowiadał, odwiedzał kapłanów i zagrzewał ich do gorliwości. Reformował klasztory, budził nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkie dochody, jakie mu pozostawały, dzięki nader skromnemu życiu, oddawał ubogim i fundacjom nowych placówek swojej kongregacji. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęty i naczynia domu biskupiego, by za to kupić chleba dla głodujących. Jako biskup nie tylko nie zmienił surowego trybu życia, ale go nawet obostrzył, twierdząc, że teraz musi pokutować także za swoich wiernych. Sypiał mało, jadł tylko zupę, chleb i jarzynę, nosił włosienice i kolczasty łańcuch, biczował się często aż do krwi. Nadmierne trudy, wiek i surowy tryb życia wyniszczyły jego organizm tak, że poczuł się zmuszony prosić papieża o zwolnienie z obowiązków pasterza diecezji. Paraliż kręgosłupa był dla niego bolesnym krzyżem. Po 13 latach pasterzowania powrócił więc do swoich duchowych synów. Wskutek zatargu politycznego rozdzielono redemptorystów na dwie odrębne grupy. Papież ustanowił nad redemptorystami, zamieszkałymi na terenie państwa kościelnego, osobnego przełożonego, a redemptorystów neapolitańskich pozbawił wszelkich przywilejów. Założyciel bolał nad tym, ale zniósł to cicho, z poddaniem się woli Bożej. Do tych cierpień dołączyły się cierpienia fizyczne, reumatyzm, skrzywienie kręgosłupa i inne. Pochylony do ziemi, nie mógł już chodzić i został przykuty do fotela. Bóg doświadczył go także falą udręk moralnych, pokus, oschłości i skrupułów. Alfons Liguori zmarł w opinii świętości 1 sierpnia 1787 roku w wieku 91 lat. Sława jego świętości była tak wielka, że papież Pius VI już w roku 1796 nakazał rozpocząć proces kanoniczny. W 11 lat potem, w roku 1807, został ogłoszony dekret o heroiczności jego cnót. Pius VII dokonał jego uroczystej beatyfikacji w roku 1816, a Grzegorz XVI kanonizował go w roku 1839. Papież Pius IX ogłosił świętego Alfonsa doktorem Kościoła w roku 1871. Święty Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną. W swojej kapłańskiej pracy wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Najwięcej jednak zasłużył się Kościołowi Chrystusa jako pisarz, jeden z najpłodniejszych, jakich znają dzieje chrześcijaństwa. Do dzieł, które zjednały mu najwyższą sławę, należą Teologia Moralna, Uwielbienia Maryi, które zdobyły aż 324 wydania w różnych językach. Rekordową popularność osiągnęła mała książeczka Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Marii Panny, która doczekała się ponad 2000 wydań w różnych językach. Łącznie wylicza się aż 160 tytułów prac napisanych przez świętego Alfonsa, których liczba wydań sięga 17 tysięcy w 61 językach. Święty Alfons pisał dla wszystkich, dla kapłanów, kleryków, zakonników, spowiedników i wiernych. Dzieła jego obejmują teologię dogmatyczną, moralną i ascetyczną. 26 kwietnia 1950 roku papież Pius XII ogłosił świętego Alfonsa patronem spowiedników i profesorów teologii moralnej.
Jest on również patronem zakonu redemptorystów, adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów, a zwłaszcza moralistów. W ikonografii święty Alfons przedstawiany jest w czarnej, zakonnej sutannie lub w szatach biskupich. Czasami trzyma krzyż lub różaniec na szyi. Bywa, że stoi przy nim anioł z pastorałem i mitrą. Módlmy się. Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is Lord, Christ is Lord, Christ is Lord.